Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przetestuję dzisiaj dla Was nowego bohatera, dostępnego w sklepie okolicznościowym, Rexa Jonesy, który prezentuje się w ten sposób, że na profilu dowódcy ma co jedną sekundę dodaje 9% aktualnego poziomu zdrowia do obrażeń przy następnym trafieniu z broni dystansowej. I teraz tak, już rozjaśniam, jak to działa. Czyli co jedną sekundę zadajemy bonusowe obrażenia, czyli wystrzelimy jeden pocisk, on zada te dodatkowe obrażenia i musimy odczekać sekundę do wzmocnionych obrażeń ponownie. I działa to z każdej broni dystansowej, czyli z pistoletów, ze snajperek, z wyrzutni, z broni szturmowych oczywiście. Ze wszystkich tych broni dystansowych ten bonus będzie działał. Żeby lepiej Wam to zobrazować, macie tutaj taki mini test szarego pistoletu 1 mocy na gruchotaczu 100 mocy. Widzicie? Tutaj widać, to jest najlepiej. Możecie sobie też sami sprawdzić takim pistoletem. Zadaje 32 tysiące obrażeń. Co chwilę, w sumie co tą jedną sekundę, widzicie? Jak odczekam tą sekundę, to ponownie ten atak się tutaj ładuje, a jak nie trafię tym wzmocnionym atakiem, to bije po 300-400. Tutaj jeszcze testowałem tego gruchotacza z grabarzem 130 i tak samo to widać, widzicie? 50 tysięcy, 10 tysięcy. 50 tysięcy, 10 tysięcy, 50, 17. Czyli też ten bonus się ładuje co jedną sekundę, czyli jest to naprawdę bardzo przyjemny bonus do grania. Tylko musicie pamiętać o tej premii pod zdrowie, ale zaraz to omówię, buildy pod tą postać. Jak widzicie, ten bonus się ładuje co chwilę, co tą jedną sekundę i naprawdę zadaje dużo zwiększone obrażenia. Zresztą najlepszym przykładem tutaj był ten szary pistolecik, który zadawał 32 tysiące tym wzmocnionym atakiem i 400-300 normalnym, zwykłym, gdzie normalne pustaki 100 mocy ginęły tak naprawdę od jednego strzała z tym szarym pistolecikiem. Czyli to pokazuje i świadczy o tym, że ten bonus jest naprawdę, naprawdę mocny. A jak ta postać pisuje się na wyższych poziomach, jest ok, tylko musicie pamiętać, że ten bonus działa co jedną sekundę, dlatego to nie będzie dobre na szybko strzelających szturmówkach na przykład. Jeżeli mamy w jakiejś szturmówce 10 pocisków wystrzelanych w sekundę, to my mamy bonus tylko z jednego pocisku. Dlatego musicie to pamiętać i ta postać działa bardziej w wolno strzelających broniach dystansowych. Przedstawię Wam jeszcze takie trzy sensowne buildy, które będą działały według mnie. Na głównego bohatera gramy oczywiście Rexa, jak żeby inaczej. Profil drużynowy, tutaj napad nostalgii, żeby wzmocnić sobie zdrowie, tutaj też obowiązkowo. I w tym buildzie będą zmieniały się tylko dwóch bohaterów. Tutaj na przykład zaprezentowany jest build pod pistolety. Trzech bohaterów zostawiłbym tak naprawdę w każdym buildzie. Jak wiemy, mamy dostępne tylko trzech dinozaurów, więc żeby wykorzystać ten napad nostalgii, dwóch dinozaurów musimy mieć tutaj w premii, więc ten dinozaur i ten dinozaur muszą tutaj być, żeby aktywować ten napad nostalgii. Po wyczerpaniu osłony mamy pancerz, spoko, czasami się przyda. Tutaj niektórym może się wydawać, że ta paleoluna jest trochę bez sensu, że wzmacnia nam obrażenia broni białej, lecz nic bardziej mylnego. Możemy wykorzystać miecz przy minibosie lub przy jakiejś sytuacji, gdzie będziemy go potrzebować. Wtedy pamiętajcie, że obrażenia miecza też są dużo wzmocnione i będziemy mieć naprawdę duży damage z tego mieczyka. Oraz survivalista jest też obowiązkowy w tym buildzie, gdyż regeneruje nam zdrowie po każdej likwidacji w ciągu 3 sekund. Pamiętajcie, że jak mamy mniej zdrowia, to mniejsze obrażenia zadajemy, więc należy też o tym pamiętać. Tutaj jest build pod pistolety, czyli gramy obrażenia krytyczne pistoletów i kowbojkę, gdzie wzmacniamy obrażenia pistoletów i siłę trafienia. Jeżeli chcemy grać jakąś szturmówką, to wtedy bierzemy sobie żołnierzy, na przykład młota pod obrażenia krytyczne i ratownika, to będzie build pod szturmówki. Jeżeli chcemy zagrać sobie na przykład pod snajperki, to bierzemy sobie, tu był taki królik, o jest, obrażenia krytyczne snajperek oraz możemy sobie wziąć jeszcze szybką lunetę, gdzie zwiększamy obrażenia czyste snajperek. I tak prezentują się te trzy buildy. Jeżeli chodzi o gadżety, heala raczej bym nie polecał, bo leczy on za mało. Bardziej zamiast tego heala lepiej postawić sobie jedno ognisko, więcej wam to da i więcej was uleczy. Także to by było na tyle w tym buildzie. Build oceniam pozytywnie. Spodziewałem się mimo wszystko czegoś lepszego. Spodziewałem się, że ten bohater będzie naprawdę taki wow i będzie bardzo mocny. Jednakże tak nie jest, bo ten bonusowy damage jest naprawdę niski. Widać było, że ten szary pistolet był wzmocniony bardzo, bardzo dużo. Jednakże na tych broniach 130 mocy, na pustakach 140 mocy, tego bonusu tak nie widać i szczerze mówiąc lepiej gra mi się po prostu albo młotem, albo ratownikiem. Po moich testach mają one
pewny damage, nie bazują na tym jednym strzale co jedną sekundę. Także, ale postać jest i tak mimo wszystko przyjemna do grania, bardzo ładnie się prezentuje w grze. I to by było na wszystko w tym teście, także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i trzymajcie się, do następnego materiału.